Cześć wszystkim. Ale mamy dzisiaj pogodę. Dzisiaj plan działania jest taki, że muszę ogarnąć tu na tarasie, rusztowanie rozebrać, pozamiatać, posprzątać, żeby tu było wszystko czyste i będziemy rozkładać tutaj folię przeciwwilgociową i ten styropian, co tutaj widzicie, ten biały, podługówkę, styropian na podłogę. On się charakteryzuje tym, że jest twardszy po prostu niż na ściany, nie? W tym przypadku jest to setka. Grubości 10 cm. Tak jak już mówiłem wcześniej, tu będę wykładał na całym tarasie. Dam równo do tego styropianu, co jest ociepleniem fundamentu. Tu mam 15. Tak ciąłem ze ścian od razu. A tu mam 5 styropianu. I tu wyłożymy taką płytę ze styropianu 10 cm. Do tego przyjdzie dookoła szalunek z desek. Przyjadą od posadzek i wyleją tutaj 15 cm grubości płytę. Mam do was jeszcze taką sprawę. 80% osób oglądających nie subskrybuje. Zaledwie chyba 10-12, 80 parę procent, 12% chyba tylko mam oglądalności, które mnie osoby subskrybują. Dotychczas już mam 3000 godzin oglądalności, 1000 wyświetleń prawie, a tylko 25 subskrypcji, więc zapraszam do subskrybowania, jeśli się podoba. Piszcie w komentarzach, możecie komentować, czy coś źle robię, bo ja też nie mówię, że na wszystkim się znam. Zapraszam do komentowania. Możecie wystawiać łapki, jeśli wam się podoba, jeśli wam się przydaje, albo dobrze wam się ogląda. Bo wiem, że dużo ludzi z YouTube'a korzysta, bo najczęściej albo oglądają sobie, bo chcą czegoś się dowiedzieć, albo oglądają po prostu, bo im się podoba, na przykład ktoś tam jakiś, jak prowadzi swój kanał, czy... No i tyle, teraz będę tu gadał. Dobra, biorę się za sprzątanie, ogarnę tutaj to wszystko, to wrócę i będziemy rozkładać tą izolację. Tu będzie problem z tą izolacją, z tą folią i z tym styropianem taki, że może mi tu wiatr zdmuchiwać, dlatego będę musiał albo cegłami, albo deskami na wierzch deski albo cegły poukładać, żeby przygnieść to, żeby mi tu nie fruwało. No, planuję jeszcze w ogóle folię, to nie wiem, może na piankę przykleję ją do posadzki po brzegach gdzieś, żeby po prostu nie odfrunęła mi. A zobaczymy, jak to będzie szło w praktyce. Do zobaczenia potem. O, rusztowanie trzeba poskładać. Rusztowanie mam pożyczone od pana Waldka z pracy. Jeszcze mam taką sprawę, bo ci, co z Facebooka wchodzą, to może mniej więcej widzą, jeśli tam czytali kartę o mnie. A jeśli nie widzieli, to nie wejdą w kartę o mnie w informacje i przeczytają, jaki tam mam plan. A ci, co nie wchodzą, nie trafiają na filmiki do mnie nie z Facebooka, tylko z jakichś innych stronek, czy tam bezpośrednio z YouTube'a, to zapraszam na Facebooka. Strona jest w opisie do mnie, bo niedługo planuję, bo to, co teraz pokazuję, to jest po prostu taki pewien etap mojego życia. Będą się znowu pewnie ze mnie znowu śmiać w robocie, to co wygaduję, ale mam to gdzieś.
teraz po prostu się nie zajmuję budową na co dzień, ale postanowiłem sam wybudować sobie dom na tyle, ile będę potrafił różne rzeczy zrobić. Dzięki między innymi postanowiłem budować też dzięki Łukaszowi dom za 150 tysięcy, jak sobie wpiszecie, pewnie już większość tam go zna, jeśli ktoś trafia na moje filmy. Dzięki niemu w sumie postanowiłem, bo jako on pierwszy na YouTubie zaczął pokazywać filmiki z poszczególnych etapów budowy, zwłaszcza ze stanu surowego, otwartego, co jak się robi, po kolei wszystko wytłumaczył i na tej podstawie postanowiłem, że sam wymuruję dom. Nie nagrywałem wcześniej tego, nie miałem takiego zamiaru w ogóle nagrywać. No ale wracając do tego Facebooka, jest informacja tam w zakładce o mnie, czy zakładka, czy to jest strona o mnie, tam nie wiem jak to się nazywa, bo tego Facebooka też jeszcze nie ogarniam do końca. Niedługo będę ruszał z blogiem, bo moim głównym celem jest próba zarabiania przez internet. Znaczy próba, no chciałbym zarabiać przez internet. Czy się uda? To się okaże. Jakieś tam mniej więcej wiem, na czym to polega, ale tylko w teorii. A jak to w praktyce będzie wyglądać? I będę wszystko, też będą nagrywane filmy, jak to wygląda u mnie, jak zamierzam to, co to jest, gwóźdź, jak zamierzam do tego w ogóle dojść, żeby zarabiać przez internet, więc warto śledzić tam na Facebooku mnie, moją stronkę, bo pierwsze co, niedługo ruszam z blogiem i blog będzie ogólnie o tematyce tej budowlanej też, tak jak teraz, te rzeczy, które będę wykonywał, będę opisywał, ale też będę pokazywał tam właśnie, będę opisywał, w jaki sposób można zarabiać przez internet i między innymi właśnie będę testował i będę pokazywał na sobie. Będzie wgląd do wszystkiego, prawie do wszystkiego, to co będę mógł pokazać, to pokażę, bo wiadomo, że tam nieraz nie można pokazywać, jeśli się ma jakieś umowy partnerskie podpisane. I to będzie głównie zamierzam, najbardziej mnie interesuje zarabianie przez internet w formie bloga, social media, no czyli YouTube może być, Facebook, Instagram. Instagram to też za bardzo dla mnie, to jest tam trochę dla mnie czarna magia. No i to wszystko się wiąże między innymi również z marketingiem afiliacyjnym. A marketing afiliacyjny to jest nic innego jak promowanie po prostu czyichś produktów, na przykład na swojej stronie, na blogu albo na social media, czyli na Facebooku można też. Są specjalne takie, się podpisuje umowę z taką firmą, dostaje się specjalne linki, które się wkleja na swojej stronie, gdzie jest, no do tego oczywiście trzeba mieć jeszcze odbiorców, nie? Bo to nie jest tak, że się zrobi stronę i będzie to trochę czasu trwało, nie? Więc między innymi poruszę ten temat SEO, czyli pozycjonowania stron, rozreklamowania strony. No zobaczymy, no jak jesteście ciekawi, czy mi się uda, może sami będziecie mogli z tego skorzystać, bo nie zamierzam tam od nikogo brać pieniądze za te informacje. Po prostu chodzi mi o to, żeby był duży przepływ ludzi przez te media, w których się będę udzielał. I tyle. A potem, czy ktoś będzie chciał skorzystać z jakiejś tam reklamy u mnie na stronie, czy nie, sam będzie decydował sobie po prostu. Bo ludzie, na przykład budując się, albo na przykład coś zamierzając robić, rozglądają się za czymś i tak czytają na jakichś innych stronach internetowych pewnie też. Z jakichś reklam też klikają na różne produkty i właśnie te kliknięcia na różnych stronach powodują, że jeśli osoba, która kliknie, na przykład bodajże wchodzicie do mnie na bloga na przykład, albo na jakąś stronę specjalną taką pod marketing zrobioną, wchodzicie, klikacie w mój link, przenosi ten link was do sklepu na przykład jakiegoś tam X, i jeśli
są różne umowy. Jeśli kupicie od razu, bądź w jakiś, na przykład w przeciągu miesiąca w tym sklepie jakiś tam produkt, zależy jak się ma umowę, jeśli zależy jak ja, czyli ten, który oferuje te produkty, jak ma podpisaną umowę z reklamodawcą, to wtedy w zależności, wtedy mogę na przykład dostać jakąś prowizję za to, nie? A was to i tak nic nie kosztuje, bo i tak byście to kupili i tak. A jak się sprawdzi w internecie, na przykład ceny są takie same, bezpośrednie, czy będziecie wchodzić przez jakieś programy partnerskie, czy bezpośrednio do sklepu, zauważcie sobie, sprawdźcie sobie, bo ja sprawdzałem, ceny są produktów takie same. Jeśli chodzi o dany sklep, nie? Bo można, no oczywiście można sobie wejść na przykład na Allegro, zrobić sortowanie cen od... O, ktoś przyszedł. Zaraz dokończę, na razie. No, wybiłem się z rytmu. No, ale nie mam takiej swobody jeszcze gadania do tej kamery, bo czuję się, jakbym gadał sam ze sobą. W sumie nie dziwcie mi się też, bo dużo ludzi wchodzi, ogląda, a tak naprawdę mało ludzi tam reaguje na te filmy. 3000 godzin jest oglądalności, no czyli to, więc trochę tych godzin ci ludzie musieli przesiedzieć łącznie razem. A bodajże na razie tylko jedna osoba w komentarzach się udziela. Więc śledźcie, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. Jestem mocno zmotywowany do tego, bo teraz chodząc na różne social media, na przykład Instagram, Facebook, widać jak dużo ludzi właśnie oferuje się, że oferują, mają w swoich profilach, piszą, że zarabiają online, są niezależni. Tylko że to są najczęściej takie osoby, które zaraz nakłaniają cię do tego, żebyś się do nich przyłączył. A takie coś mnie najbardziej wnerwia, bo to są osoby, które zarabiają online, ale na nas. Namawiają nas, są różne takie oferty, które firma jest, która zbiera ludzi na przykład i taki gość tam z Instagrama, już też tam do mnie pisali ostatnio, mi oferty składali. Żebym się do nich przyłączył, no i wtedy oni mają jakieś produkty i tymi produktami handlujesz. I za to, że handlujesz, to ten, co mnie zwerbował do tej firmy, ma ode mnie jakąś tam prowizję. Taka forma zarobku mnie nie interesuje, bo to tak naprawdę to tak, jakbym zarabiał u kogoś. Jestem uzależniony od produktów tych osób i dlatego interesuje mnie bardziej coś na własną rękę, jakaś działalność, czyli między innymi blog, strona swoja w internecie, może być to blog, mogą być specjalne stronki dedykowane jakieś pod dane produkty i oczywiście muszą być to produkty dobre, a nie że tam będziemy sprzedawać byle co, bo co mi z tego, że ja niesprawdzone produkty będę tam oferował wam wszystkim ludziom po prostu, co tam będą wchodzić i będą zainteresowani, a potem się okaże, że to jest bubel i ode mnie będą wszyscy odchodzić, nie? To też nie ma sensu. Dobra, trochę się zamotałem w tej gadce. Dalej tutaj będę sprzątał i będę wam za każdym razem przypominał, nie? Żebyście subskrybowali, dawali łapki, komentujcie w filmach, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Do zobaczenia.